Jest to prawie 4 km, droga praktycznie wzdłuż samego Bugu, droga strategiczna, tak naprawdę dla obronności państwa, ale również strategiczna dla tych ludzi, którzy tu mieszkają po prostu. I oczywiście będzie służyła również turystom, dlatego że jest to region bardzo często odwiedzany przez rowerzystów. No niestety była w takim stanie już ta droga, że nie bardzo dało się po niej jeździć rowerem. No właśnie, a co zostało tu wykonane, jaki zakres prac? Niemal 4 km. Tą drogę przejęliśmy od powiatu bielskiego na czas remontu. Złożyliśmy na nią wniosek do programu inwestycji strategicznych. Otrzymaliśmy dofinansowanie niemal 4,5 miliona. 250 tysięcy złotych dołożyła gmina Słowatycze i drugie 250 tysięcy dołożył powiat bielski. Także jest to inwestycja gminna na drodze powiatowej ze środków rządowych. Taka układanka. Teraz jeszcze wyjaśnijmy, gdzie jesteśmy i gdzie ta droga tak naprawdę prowadzi, jakie miejscowości łączy? Ta droga łączy miejscowości Liszna, Nowosiołki i Jabłeczna, czyli prowadzi tak naprawdę do klasztoru prawosławnego do Jabłecznej, no a później znowu łączy się tak do słynnej Nadburzanki, czyli drogi 816. I to uroczyste otwarcie dzisiejsze ma miejsce w miejscowości Nowosiołki. Nowosiołki, dokładnie. O tym, że ta droga była strategiczna, okazała się strategiczna, pokazały ostatnie wydarzenia, mało tego otwarcie symboliczne w świetlicy, którą również odwiedzali przez większość czasu, to tutaj właśnie przebywali żołnierze i to się dopiero okazało, że właśnie chyba wojsko też w tym pomogło, bądź przynajmniej monitorowało tę inwestycję. To znaczy akurat w tej świetlicy rzeczywiście przebywali w czasie tego stanu podwyższonej gotowości żołnierze. Rzeczywiście mieliśmy tutaj kilkudziesięciu żołnierzy. No i tą drogę tak naprawdę też użytkowali w trakcie tego stanu. Także to jest naprawdę bardzo ważna droga. Ciekawa jest także historia świetlicy, w której się znajdujemy. Historia świetlicy jest taka, no to jest jeden ze starszych budynków tak naprawdę, można powiedzieć, takich publicznych w gminie, dlatego że to jest budynek poniemiecki tak naprawdę. Tutaj stacjonowali żołnierze niemieccy jeszcze za czasów II wojny światowej. Oni tak naprawdę nawet gdzieś tam go budowali wspólnie, no, pod nadzorem, prawda, wiadomo. Także tak, no tak, taka jest historia. Ja jeszcze to pytam o koszty budowy tej drogi, bo nie wiem, żeby było powiedziane. 4,5 miliona, 250 powiat, 250 m. Skoro tak, to nowa droga, kilka miejscowości do odwiedzenia rowerem, spacerem, kolejne inwestycje? Kolejne inwestycje już są w trakcie ogłaszania przetargów na przyszły rok i to będą bardzo duże inwestycje, również drogowe. To będzie ponad 10 milionów złotych i będziemy tak naprawdę, no taki mój jest pomysł i Rady Gminy, żeby łączyć te główne szlaki właśnie po to, żeby takie główne szlaki komunikacyjne były dostępne, przejezdne dla mieszkańców, dla odwiedzających i żeby to stanowiło jakiś spójny system. Mariusz Maksymiuk, Radio Viper i Izabela Hajkaluk, Katolickie Radio Podlasie. Z kim rozmawiamy? Z wsi Nowosiołki, Nohasiuk. Czym dla mieszkańców Nowosiołek jest ta nowo wybudowana droga? No, całym życiem naprawdę, bo było już takie, tak droga była, że nie było nawet samochodem się nie ominął. Jesteśmy tak wdzięczni za tą drogę wszystkim tym, którzy przyczynili się do tej budowy. A jakie są tutaj w Nowosiołkach miejsca atrakcyjne, które mieszkańcy teraz mogą zobaczyć turyści? W Nowosiołkach tu klasztor, tylko ta droga prowadzi do klasztoru. Do Jabłecznej. Do Jabłecznej, tak. I no w ogóle teren. Teren. No, tutaj pan wójt wspominał o świetlicy, która ma ważną historię. Tak, tak. Bo to jest budynek poniemiecki. To Niemcy ten budynek zbudowali. Tak, to kiedyś to się nazywała Wacha. Wacha niemiecka. Tak, i właśnie tutaj Niemcy. I tak ono zostało. Była szkoła.
szkoła, już szkoły nie ma, to została świetlica. Jakie są Nowosiłki dzisiaj? Ilu mieszka mieszkańców? Jaką macie najciekawszą historię? Czy jest warte to, co koleżanka pytała? Coś wartego do zobaczenia w Nowosiłkach? Jakieś pomniki, pomniki przyrody, ciekawe miejsca, budowle? U nas tak tutaj to nie ma takich ciekawych, mówię, tylko tutaj ten teren tak ładnie wygląda przeważnie latem, te wierzby rozsochate. No, a tak. Duża miejscowość tam Nowosiłki? Nie, była bardzo duża. Dużo jest pustostanów, ale te pustostany zostały już wykupione przeważnie przez mieszkańców miasta. I stały się domami letniskowymi na wakacje. Letniskowymi na wakacje, tak. I ile? 70 chyba numerów jest, jak ja się nie mylę. Tylko już. A mieszkańców jest bardzo mało. Też może około 70. Nie no. Więcej? Dla potrzeb telewizji powiedzmy 150. No 150. Dobrze. Nie ma sprawy. Dziękujemy. Ja się bardzo cieszę, że mogę być tutaj z Wami. Dziękuję za zaproszenie oczywiście. Ja pamiętam, jak Karek do mnie się zgłosił i rozmawialiśmy na temat tej drogi i jaka jest potrzeba i jaka jest trudność w ogóle w pozyskaniu dla gmin, dla powiatu, dla naszego regionu takich środków. Musicie sobie zdać sprawę z tego, że nigdy tak duże środki nie były przekazywane dla samorządów do momentu programu, które wprowadziliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, a te programy wprowadziliśmy tylko dlatego, ponieważ uważamy i od samego początku uważaliśmy, że należy się nam zrównoważony rozwój, czyli my musimy się tak samo rozwijać jak Polska Zachodnia i oprócz tego, że budujemy autostradę A2, oprócz tego, że budujemy drogi szybkiego ruchu S19, Via Baltica, to również drogi, które są w naszym regionie, w naszych gminach, w naszym powiecie, a więc ten najbliższy nam krwiobieg musimy zmienić. Wszyscy znamy sytuację gmin i wszyscy wiemy i pan wójt doskonale o tym wie i państwo radni i na pewno bez pomocy środków rządowych taka inwestycja nie miałaby miejsca, ona nie byłaby możliwa. Ja powiem szczerze, że teraz jest taki etap oddawania tych inwestycji do użytku. Ja już jestem na kolejnej drodze, którą oddajemy. Niedawno byłem w gminie Leśna Podlaska, gdzie droga, która była oddawana, powstała od 40 lat po raz pierwszy. To znaczy była 40 lat temu wybudowana, później nikt nic z tym nie robił, bo nie było środków finansowych i po 40 latach jest znowu nowa droga, tak jak u państwa tutaj w gminie Sławotycze. I myślę, że druga rzecz, która mówi o tym, jak ta droga jest potrzebna, to jest Jabłeczna, to jest cały Monastyrz. Coś, z czego Sławotycze są dumne i mogą się tym szczycić, to jest masa ludzi, turystów, która tutaj przyjeżdża, która odwiedza to miejsce i myślę, że teraz będą mieli łatwiej, prościej, a Wy będziecie, Szanowni Państwo, mogli tylko z tego czerpać i korzystać, bo te piękne miejsce, w którym się znajdujemy i ta duża działka wymagają zagospodarowania i mam nadzieję, że ci ludzie tu się znajdą i będą z tego korzystać, żeby mieszkańcy tutaj okolicznych miejscowości mogli też korzystać, że są turyści. Gratuluję Panu Wójtowi, gratuluję radnym, gratuluję Państwu, którzy będziecie mogli korzystać z tej drogi. Mogę tylko powiedzieć, że oby bezpiecznie, żeby ta droga łączyła nas wszystkich w dobrych rzeczach, a myślę, że z Panem Wójtem jeszcze nie raz dobre rzeczy w tej gminie zrobimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja chcę tylko jeszcze, moi drodzy, dodać jedną rzecz. Tutaj pan poseł nie powiedział pewnie przez skromność, że to nie tylko te środki, które dzisiaj tak naprawdę, dzięki którym powstała ta droga, na przyszły rok są zaplanowane dwukrotnie takie środki na inwestycje drogowe, również z programu inwestycji strategicznych. Już jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów na dwa duże projekty drogowe na ponad 10 milionów złotych, co będzie wykonywane właśnie w przyszłym roku i to będzie praktycznie wszystkie ulice w miejscowości Sławotycze zostaną wykonane. Już nie będzie żadnej gruntowej tak naprawdę drogi w miejscowości gminnej i 7 dróg w miejscowościach gminnych. Czyli to jest naprawdę spora, no, takich inwestycji w tej gminie nie było. Nie było i daj Boże, żeby były jeszcze oczywiście dalej, to i tutaj tak się kątem uśmiecham do pana posła, żeby nas wspierał dalej oczywiście w tym dziele. Natomiast no, takich inwestycji nie było. No, przyszłoroczny budżet, jest pani przewodnicząca,
jest pani skarbnik, więc wiedzą, jak się przyszłoroczny budżet kształtuje. Jest to budżet stricte inwestycyjny. 27, prawie 28 milionów złotych. Nieduży budżet, ale 16 milionów złotych z tej kwoty to są inwestycje. To są inwestycje, więc ponad, grubo ponad 50%. Także myślę, że jeszcze się spotkamy, panie pośle, na niejednym otwarciu. I dziękuję serdecznie. Dziękuję naprawdę wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję bardzo.